Witam was ludzie, z tej strony Surbi. Gotowałem naszą przygodę w Boom Simulator. Widzicie, jestem przy pizzerni, bo tu na daszku jest biurko. Ten na szczęście da się łatwo dostać. Wystarczy wziąć rozpęd ze składków, skoczyć i tu umiejętnie skoczyć. I tyle, jeśli chodzi o tą filozofię. Przy okazji weźmiemy to, niestety ja wiem, z czym ta misja się je raczej. Karl, chodź tu. Ty chodź tu. Ptak chyba będzie musiał pójść w ruch. Biraj. Ja biorę drugiego i spitalamy. Gonimy dalej. Jezu. Co za uparta policja. It's a good moment to hide. No, przestań. It appears that we got away safely. Did you notice that people in Bumsville sunbathe for days, yet they are still pale as a sheet? I want to find out why. Who knows? I may be just a few test subjects away from creating a perfect UV filter. No one is willing to participate in my research, though. Do you think you could help me out? For science? Uh-huh. An intern of my own. No time to lose, intern. I have an important surgery to perform in a couple of minutes. Bring some of those half-naked posers to this container, and I'll take it from there. Time to create some chaos on the beach! First one in! He can claim the best spot in the container! Dobra, drugie mnie nie zaliczyło, ale dobra. Pędzimy. Soń dubsko, doktorku. Pytanie, czy się zrespili, czy nie. Jeśli nie zrespili, to będzie problem. Dobra, Karl, biegniemy. Tu jeszcze jeden taki wypad na plażę i mamy spokój. Jeśli chodzi o tego questa. Enjoy your vacation. Może mi zero. Sunbathing is not healthy, so if you think about it, we're doing those people a favor. Znów policjant napisznąłem. Quick, find a place to hide. It seems the police finally gave up. Dobra, czarnego bierzemy i idziemy. I mam tego questa do zrobionego. Dobra, panie władzo, czarni język Andrzeja do nabadania. Just one more and our private beach will be full. What? Nicely done, intern. I wish I could hire you full time. Praca. Dobra, tam mamy Bogola. Chyba wiem, co to jest za misja z tym Bogolem. No, chyba ją robiłem sobie w Lili Accessie. To jest chyba najprzyjemniej mniejsza z tych wszystkich misji, jakie są dostępne dla niego, się wydaje. Przepraszam. Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Sir, I must say, what a wonderful automobile you have there. What? Me?
I would love to see it in action. Real action. Going at top speed and running over helpless citizens. Splendid. Get onto it then. Knock enough people down in a short time, and I might even reward you for your performance. Wow, I've never been called wonderful before. You heard the nice man. Let's run over some faces. Bam! First one down. Eat dirt! Nawet policja się liczy, jakby ktoś pytał. Siema! It's a good moment to hide! Oh, yeah! How do you like that? I am unstoppable! Tego nie trafiłem ja? Szkoda, że się nie liczy. It appears that we got away safely. Pym? How about some tasty... Pym? Chyba tego też mi zaliczyło. Co jest najśmieszniejsze? Siema! Kurde, płotek! The wonderful Carl, trademark patent pending, has done it again! Phew, I think the chase is over. Mówiłem najprzyjemniejsze z tych misji. Dobra, Pangelo. Co mieliśmy w ostatnim odcinku zrobić, a w końcu nam wyszło co innego. Pym! Pym! I pym. A new Autobot store is open right under my nose! I guess the owner wants to be close friends with me. I'm okay with that. I'm a friendly fellow. And what sort of friend would I be if I didn't welcome my new neighbor properly? Deliver this welcome gift to the place I marked on the map, and I'm sure it will ignite our relationship. Jeez, I hope our friendship with Mr. Jello doesn't need any igniting. Nie wiem, gdzie mam w ogóle jechać, nie? Dobra, dłuższe drogi i cały czas faktycznie. Do you think he considers us his real friends? You know, the kind of friends that don't get blown to smithereens. Bad enough he makes us deliver these. I'd hate to be on the receiving end. Ja się odzywam, bo chcę posłuchać, co Karl ma ciekawego do powiedzenia. A friendly thing to do, if you ask me. Do you think he would even care if we exploded? Maybe he places so much faith in us that he simply assumes we will deliver the package on time. I teraz poczekamy jeszcze chwilkę. And we will deliver the package on time! Right, pal? Right, pal? I think we should reconsider our friendship with Mr. Jello. After we escape the police, that is. Run! Spitalać policji, spitalać policji. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? O, tu, fajnie. To bym sobie myknął. W sumie środki mogę myknąć. Bo praktycznie te strzelnicy zgwarantowany jeden punkt, jeden poziom, więc nie ma co narzekać. Op.
Przy okazji widzę kumpla w potrzebie. Mhm. A sobie walniłem przy okazji misję ze strzelnicą. Ciach, ciach. 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 Ja full focus włączam, żeby ustrzelić wszystko w zakładanym czasie, ale coś mi chyba nie pójdzie. Czy pójdzie? Bo 3 punktów mi brakuje. Jeden punkt. I finito. Great work, pal! You're hurling those pigeons like a pro! Tu mamy Bogola. No to idziemy do Bogola. Jak ja kocham te furtki. Kurde, o tej godzinie trochę takie dziwne te misje mogą być. Od niego. Come, entertain me. And you will be handsomely rewarded. Albo wiecie co? Machnijmy sobie górę. Będzie już spokój przynajmniej z tą misówką jako baza. Już będzie baza chociaż. Ja się spidolił! No ja do bazy jeszcze nie weszłem, a już mnie napitalacie. Ale to już weekendu pójdzie w ruch i po prostu będzie spokój. Tam też się widzę spitolił na dół. Drugi się spitolił. Dobra, mają. I żalców to nie jest dużo, pewnie na szczęście to będzie nie ta baza, którą mam ulepszenia. Nebi. Zdawało się, że ktoś mnie okłada, ale mi się chyba tylko zdawało. Ale mistrzu! Nowa baza zdobyta, tak. Tia. No i tutaj mogę się poszukać, powiem. I tak będę się chciał budować centrum. Powinienem mieć trochę materiałów. No trochę mam. Tak. Tu będę chciał zbrać taki główny warsztat w sumie. Jeśli chodzi o produkcję. Kurwa, to nie chciałem. Oddali mieć? Oddali mieć, miło. I to będzie chyba tak wyglądać. Taka klubka na środku i tyle. Mhm. To tak. Tu ściana. Tu drzwi będą. Tu ściana. Kurde, nie tu ściana. Tu ściana. I tu ściana. A to ma iść do autu. I teraz tak.
Łokienka. I będę musiał się wziąć za ostrą produkcję miedzi, widzę. No dobra. A, tu jeszcze drzwi. No tak, tu będzie produkcja głównie miedzi i żelaza. Aluminium, nie żelaza. Cztery piece i po sąsiedniej stronie cztery. I tu na przykład położę sobie tak, tu. To. Nie to. Tylko to, a do tego bym potrzebował jeszcze jedną blachę. I tak, jak ile miejsca to ma zajmować? No. When was the last time you ate? Zara się ogarnie, spokojnie, Karl. O! I tak, jeden metal, drugi drewno. I teraz co potrzebuję do tego? Gwoździ, blachy. Dobra, 6 będzie. Powiem, że trochę się rozgalopowałem, bo trochę za dużo miejsca mam. Ale dobra. To może sobie jakoś to położę w taki sposób. A, ceramiki brakło. Super. Gdzie tam? Nie są lody, więc spoko. To się lodami nażre. Dawaj drugiego jeszcze od pistola. Dobra. Trochę kasy zawsze padnie. Zadaj większe obrażenia. I dobra. I tak, tu będzie tak. Tu jeszcze będą postawić kilka tych. Więc tak, blacha. Bo ja chcę tu mieć taką dużą dosyć produkcję. Jedną chyba z głównych, jeśli chodzi o miedź. I tego typu rzeczy. No co jest? I fajnie. Ty mieć pod złom, ty iść po drewno. I dobra, chyba tu zrobię małe przeremontowanie, bo mianowicie ja chcę mieć po jednej stronie. Gdzie jest. O właśnie. Nie drzwi. To. I ścianka. Ciach. Kuźwa. Tak. Gdzie to ma przód? Tu ma przód. Ciach. Co wy tam macie dla mnie? Po drewno skiknij. I dobra, tu będzie cały główny warsztat, bo tam jeszcze popierdyknę sobie tak. Nie mam tego normalnego warsztatu, to sobie go położę tutaj w centrum. Kar, gdzie ty jesteś? To zaraz byś mi złom zgarnął. Dobra. I tak.
Tego nie będę budować, chyba że wybuduję na górze. W sumie mogę. Tu mam to, nie będę tego budować, to mogę postawić. W sumie też, tylko że tu... Tak, jeden, drugi, trzeci. To jedynie to tak po środku. Dwa obok siebie przytulone. Po środku tak, żebym miał skrzynkę. Jak nie zdywię, albo przy ściance. O właśnie. Cztery to tak chyba wydaje mi się, że to będzie taki mus. Dobra, może z drugiej strony się tak ładnie uda. No to się mówi trudno. Nie będzie drzwi. Poza tym to dziwnie wygląda. Tak, drewno i metal. Powiedzmy tak. Miedź, karton i alumi. Dobra, trzy starczą. Tu bym sobie jeszcze coś zbudował, ale to potem sobie pomyślę co i jak. Dlaczego jeszcze tak mam? Bo więcej przestrzeni nie będę fundował, sobie wykorzystywał. Sobie wykorzystam od razu, żeby sobie trochę zabezpieczyć. Obszar, postacią jeszcze kilku gwoździ. Say what you want and I'll be on my way. Just say the word. Dobra, idź ta po pieniądze i tyle. Tak, tu metod. To tak, będzie dobrze nawet. Ewentualnie tu siedzie ściana jeszcze pitolnie, żeby to sobie się trzymał. Ale to już mała potrzeba. Druga potrzeba jest w postaci wieżyczek ochronnych. Matko Boska, ile ja tej miedzi będę potrzebować, żeby się tak obudować całość. Jak już. Dobra. Ja już mam koncepcję na to, ale to sobie później zrobię. Idziemy do tego bogacza, bo mieliśmy zrobić. A my już mamy praktycznie większość miejsc odcinka poszło na budowę bazy niż na poboczne. You may approach me, beggar. I have a daring. I'm miserable. I've been on a stroll for over an hour, and I haven't heard a single car accident take place. How am I supposed to enjoy my walk when there's no satisfying sound of flesh colliding with steel? Could you make some accidents happen, perhaps? There might be a reward involved. Just do your shenanigans and cause panic among the pedestrians. They don't look where they're going when running around like that. I'm sure you can use that to guide them into some unfortunate mishaps. Also, hurry up, will you? I don't have all day. Usually, I prefer to drive over people myself, but a reward is a reward. Let's do this! Oh! Coś tu gdzieś chodzi? Ja pitole. That bucket. Let the police handle this. Okay, you're asking for it. What do you think you're doing? Serio, to się liczyło jako wypadek? Well, I'm not taking this street again. That's it. Another unfortunate accident. Ser, mogę na ich szacie i oni będą szli?
Papa. You don't look too good, pal. Time to call the authorities. Don't you dare dive! And wham! Nice one! You've made a terrible mistake! Muszę za lekki kupić, bo zaraz padnę. Dialing 911 right now. This will teach you a lesson. You want it the hard way? Fine. I'm starting to enjoy this. Coś tam pitonęło, ale nie wiem co. I kto. That's it. Gruesome! This calls you won't get away that easy. Ma, muszę spitalać pod do domu, bo mnie będą gonić cały czas. It's a good moment to hide. Myślisz, Karol, że co zrobiłem? Chyba gdzieś tu powinien mieć jakieś żarcie. Właśnie. Show yourself. Serem się pi... Returning to patrol duty. I think the chase is over. Źle. Możecie mi posłać. Jestem ciekaw, co się stanie, jak na fulla wbije poziom poszukiwań. Gotowak? What do we say to the police? Not today! No może byś tego klina odstawił? O właśnie, Karl. Dobra. To południe można powiedzieć, że mamy już wszystko. Na północy zostaje nam bogacz i w sumie jeden doktor. A, bo tu gdzieś doktorka widziałem. Dobra. Dwa bogacze i nasz doktorek. No, full życie, mam wszystko full. Dobra, więc spoko. Najgorsza misja chyba już mamy zrobioną. Nawet chyba dwie najgorsze. O, masz cirus. Przy okazji. Nie, to chciałem, to. Kolega zgłupiał, idzie naokoło. Niezły agent. Come, entertain me. I'm utterly bored, my boy. I was sitting aimlessly in my mansion, hoping for something good to come up on the telly. Suddenly an idea struck me. Why would I want to watch the tune when I could go out and pay someone to do a live performance instead? Since I always have the most marvelous ideas, I was out for a stroll in a jiffy. And now I've found you, my boy. Would you be a kind lad and do this old man a favor? Go and punch some people in the face until they fall unconscious. Marvelous! This will brighten my day. Be sure to keep things fast and vicious, and I will reward your performance. Punching faces is our bread and butter. Let's show the old man what we can do. That's a good start. Prosta misja z lepszeniami odpowiednimi. Gzajdu. Nie chodź tu. Mindless violence is the best thing ever. Chodź tu. That had to hurt. Chodź tu. Co go wystrzeliło? Beating innocent people is strangely satisfying, isn't it? Ugh.
tu nie ma policji, nie? To jest najśmieszniejsze. Chodź do ciemnego zaułka. Szukasz dźwięk zapiórka. Jeszcze jeden. Siema. Nice! If that didn't entertain him, I don't know what will. Dobra, myknijmy jeszcze może do doktorka, bo kojarzę to. Ta misja chyba też już wiem, która to jest. I też powinna być szybka. Bela nie biorę, to chyba żadne zakończenie. Dobra, bierzemy misję. People of success, rich capitalist pigs. Did you ever wonder if they had a special organ responsible for acquiring their financial wealth? I did. I suspect they do. I want to make sure. Can you help me do that? Your love for science is admirable. Fill this container with people wearing expensive suits so I can conclude my research. Oh, one more thing. I only managed to secure just a few minutes for this private project of mine. You'll have to hurry. Throwing rich assholes into a big metal box? Count me in! Serio, Andrzej mi się nie zaliczył? Wali lipa. Z bogatych? Kurwa, gdzie Koglin? O! Siema! Gdzie ty jesteś? I'm gonna bust your ass! No dobra, se, goń mnie. Czekaj, starego zaprowadzę na wytrzeźwiałkę. Kurwa, stary, chodź tu. Nie, stary. A, tu leży. Kurwa, ręce lopu. What do you call a single capitalist in a dumpster? A good start! You won't get away that easy. Welcome to your new office! Może poczekać, aż policja przyjdzie, to wtedy mogę użyć tamtego. You'll wake up behind bars. Hey, we've collected enough for a board meeting. It's a good moment to hide. It seems the police finally gave up. Szukam ludzi w garniakach, a nie... Policją się przejmuje. Sis. Liczę naprzeciwko, no? Only one more snob to take care of! I finito. One small step for a bum, one giant leap for science! What? W ogóle wszystkie misje poboczne... Aha, miło. Jestem ciekaw, co to jest za quest Bogola... O Jezu. Bogacza. A potem sobie Pana Jela jeszcze zrobimy na odchodne. Come, entertain! My boy, did you know that rich people use poor people simply for the sake of having fun?
It's a vulgar display of power and wealth. So I was thinking, I'm more wealthy and powerful than most people living here. Why not express that in a vulgar way? Exactly. I wish to show my dominance in the most primal way possible. However, the process is somewhat undignified, and I don't want to put my good name in jeopardy. That's why I want you to be the vessel of my power. Take out your willy and urinate on the people wearing fancy suits. There, I said it. Do this and you will get your reward. Also, be quick about it. Time is money, you know. Okay, pal. Time to piss off some suits. I znów garniaki ją szukać, okej. Good luck washing that off! What time to- Siema! Hey. Do you like gold? I hope you haven't. How about a golden shower? Dobra, może sobie troszkę przedłużymy. Liczy się? Nie. Nie, nie liczy się. Time to use non-lethal. Well, what do you think you're doing? Nie wiem, policja goni, ale mam wylane. Leje na każdego. Time to buy a new suit. Najpierw, że to mi koń. Każdy mi gania, mam lawę. It seems the police finally gave up. Oh no, not this shit again. Fuck it, let the police handle this. The smell will stay with you for weeks. Again. Siema! Okay, you're after. Trój zagarniaka chyba kolejnego. Jeszcze jedna nie będzie potrzebna. Jeszcze jeden garnitur i mam to. Nie garnitur. Z głowy. Troszkę sobie przedłużymy, może od razu pana Angela zrobimy i będzie już wszystko. A w następnym się widzimy za... Dobry. I tylko mam zostaje mi pan Angelo na ten odcinek, na to wychodzi. Gdzie ja go widziałem? Na bank gdzieś go widziałem. A tu, dobra. Still, don't let that stop you from pissing on people whenever you want, pal. Dobra, wczunkowałem się, bo byłem ciekaw, co jeszcze powiedzą przy okazji. A sobie tak. Ciach. Uzupełnijmy. Bierzemy misję od Jello. A local auto shop ordered a fresh shipment of car parts from another city. It's gonna arrive by train tonight! Why would they buy parts from an outsider when they could easily get them from me? I'd like to know who they should buy from, but they said it's too late to cancel the order after it's been already made. Luckily, I have the perfect solution. We provide the seller with a complimentary gift so he doesn't feel bad about the cancellation. Simple as that. Place this I'm sorry package in front of the train tunnel. It should keep everyone happy. Better hurry. I think I hear a train coming. Do you think that maybe, just maybe, things are getting out of hand with Mr. Jello? Yeah. There has to be a better way to spend our time, a safer way. Serio? Jaki? Klanie? I mean, we're not bound to him by any sort of contract or anything like that. It's not like we need to keep helping, so he lets us off the hook.
So why do we do it then? Oh! Are you hooked on the adrenaline rush or something? Okay, adrenaline rush acquired. Now it's time to rush to the destination. Are you having fun? Because I am not. Co ciekawego jeszcze, Karl? It wasn't worth. Nie było warto, było, było. Okay, you had your fun. Now let's scram before the police have some fun with us as well. Ja w górach. Twink, find a place to hide. Ja właśnie do napisu chcę iść, czy przy okazji? Właśnie po to. I tym akcentem, pięknym widokiem na Boom Simulator Boom Village, jak to tam się nazywa, skończymy sobie ten odcinek, więc cześć, na ra i hej!